Obliczmy ile to jest 6,3 podzielone przez 0,25. Kiedy patrzę na takie zadanie, to pierwsza rzecz jaka przychodzi mi do głowy, to możliwość przepisania tych liczb tak, żebyśmy zamiast dzielenia przez 0,25 mieli dzielenie przez liczbę całkowitą. Na przykład przez 25. Jak zmienić 25 setnych na 25? Jeżeli pomnożę tę liczbę razy 10, to przecinek przesunie się o jedno miejsce w prawo. Jeżeli pomnożę razy 10 dwukrotnie, to przecinek przesunie się w prawo o dwa miejsca i 25 setnych stanie się liczbą 25. Mnożyliśmy razy 10 dwukrotnie, co oznacza to samo co pomnożenie razy 100. Oczywiście nie mogę tego zrobić tylko z liczbą 0,25, to zmieniłoby wartość tego wyrażenia. Muszę zrobić to samo z liczbą 6,3. Jeżeli przesunąłem przecinek o dwa miejsca w prawo tutaj, żeby otrzymać liczbę całkowitą, to muszę również przesunąć przecinek o dwa miejsca w prawo tutaj. Jeżeli przesunę o jedno miejsce, to otrzymam 63. To jest pojedyncze mnożenie razy 10. Teraz przesuniemy przecinek w prawo jeszcze raz, ale możecie powiedzieć, że nie ma tu żadnej cyfry, za którą można by umieścić przecinek. Musimy tu sobie przypomnieć, że 6,3 to to samo co 6,30. 6,30. A tak naprawdę to możemy sobie tu dopisać tyle zer, ile nam się podoba, i nie zmieni to wartości tej liczby. To ciągle będzie 6,3. 6,3 to to samo co setnych. Teraz możemy przecinek przesunąć o kolejne miejsce. Mnożymy w ten sposób razy 10 po raz drugi. I otrzymujemy 630, czyli 6,3 podzielone przez. 0,25 to to samo co 630 podzielone przez 25. Pozwólcie, że zrobię to jeszcze raz, bo jest to bardzo ważna część dotycząca dzielenia ułamków dziesiętnych. Jeżeli zapiszę sobie dzielenie 6,3 podzielone przez 0,25, to to, co teraz warto zrobić, to przesunięcie tego przecinka na tyle daleko w prawo, żeby ta liczba stała się liczbą całkowitą. Dalej niż do otrzymania liczby całkowitej nie ma potrzeby. Tylko tyle, żeby ta liczba zamieniła się w całkowitą. I potem przecinek w tej liczbie również przesuwamy o taką samą liczbę miejsc w prawo. Ale celem tej operacji jest uzyskanie tutaj liczby całkowitej, nie tutaj. Ta liczba aż tak nas nie interesuje. Chociaż w tym konkretnym przypadku ta liczba też stanie się liczbą całkowitą. Jeżeli przesunę przecinek o dwa miejsca w prawo. 1, 2. To 0,25 zamieni się w 25, a 6,3 zamieni się o jedno miejsce, o drugie miejsce, zamieni się w 630. Przepiszmy to jeszcze raz, żeby było czytelnie. I jesteśmy gotowi na przeprowadzenie dzielenia pisemnego. Będziemy teraz dzielić liczbę trzycyfrową przez liczbę dwucyfrową. 25 mieści się w szóstce 0 razy. Jedziemy dalej.

Teraz odejmujemy 3 odjąć 0 równa się 3, 6 odjąć 5 równa się 1. Teraz spisujemy następną cyfrę. To 0 tutaj. Ile razy 25 mieści się w 130? 25 razy 4 to 100, 25 razy 5 to 125, 25 razy 6 to 150, czyli już za dużo, czyli razy 5 będzie ok. Pamiętajcie, że tutaj muszą się zgadzać pozycje. Przepisałem to 0, tu otrzymałem 130 i kiedy już wiem, że 25 mieści się w 135 razy, to te 5 zapisuję nad tym zerem. 5 razy 25 to 125, ale policzmy to krok po kroku. 5 razy 5 równa się 25, zapisujemy 5, przenosimy dwójkę 5 razy 2 równa się 10, dodać 2 równa się 12. Odejmujemy. Możemy od razu powiedzieć, że 130 odjąć 125 równa się 5, ale możemy odjąć z pożyczaniem. Z trzech dziesiątek zabieramy jedną, zostają dwie dziesiątki, dodajemy tę jedną dziesiątkę do pozycji jedności, mamy tutaj 10, 10 odjąć 5 równa się 5. No i jeszcze nie koniec, musimy tutaj dorzucić jeszcze jedno 0. Ale musimy być tutaj bardzo ostrożni. Nie można tak po prostu zapisać sobie gdziekolwiek tego zera. To 0 zamienia nam 630 w 6300. Nie można tak zrobić. Następne 0 musi się pojawić po przecinku, tak żeby nie zmieniać wartości liczby. 630 to to samo co 630,0. I jeżeli tutaj wstawiliśmy przecinek, to tu na górze też musimy zrobić to samo. Pamiętajcie, żeby robić to dokładnie w odpowiednich miejscach, na odpowiednich pozycjach. Teraz możemy to 0 przepisać na dole. Mamy 50. Ile razy 25 mieści się w 50? 25 w 50 mieści się dokładnie dwa razy. 2 razy 25 równa się 50. Odejmujemy i mamy resztę 0. Tu u góry nie ma już nic innego do spisania w dół, jak tylko same zera. I mamy też resztę 0, więc można uznać dzielenie za zakończone. Wynik otrzymaliśmy bez reszty. 630 podzielone przez 25 równa się dokładnie 25,2, albo jeżeli spojrzymy na nasze pierwotne zadanie, czyli 6,3 podzielone przez 0,25, to również równa się 25,2. 630 podzielone przez 25 równa się 25,2 i 6,3 podzielone przez 0,25 też równa się 25,2 zrobione.